Siemanko, ja jestem Nadia i witam Was na moim kanale i dzisiaj będziemy prankować tatę przez cały dzień taką rzeczą. O Boże, masz bombę, co to jest za bomba, Nadia? To jest bomba, która jakąś ma firmę, nie wiem, Wam tu piszę. No i to jest taka bomba, że nalewamy wody i wciskamy tutaj taki czarny przycisk i tak pika, ileś to sekund jest, no i pryska wodą. Okej, wydaje mi się, że dużo osób już tą bombę może kojarzyć, ponieważ bardzo często używamy ją na filmach, ale w każdym razie Nadia dzisiaj poprosiła mnie, żebym towarzyszył jej przy prankowaniu taty do tego. A jak mówimy o tej bombie i o filmach, to wpadajcie na kanał Tomy i subskrybujcie. Tak, możecie subskrybować nasz wspólny, rodzinny kanał Tomy. A dzisiaj będziemy prankować mojego tatę. No dobra, Nadia, masz jakiś... I mojego tatę. No tak, no naszego tatę. I masz jakiś pomysł na to? Teraz śpi tata ogólnie, bo zawsze... Okej, no to w takim razie... Jeszcze śpi, niż ja wstanę. No, dlatego możemy teraz w takim razie iść do niego do pokoju i spróbować mu tą bombę podrzucić, co ty na to? Okej. No dobra, okej, czyli to będzie nasz pierwszy prank. No dobra, no to Nadia, pierw napełnimy wodę do bomby i pójdziemy do naszego taty. Nalewaj świeżą, nowiutką wodę. W takim taki razie. Zbiornik jest. Taki zbiorniczek mamy w tej bombie. O Boże! To taki. To taki śmingus dingus! Co? Takie to taki śmingus dingus będzie. Nie zwracajcie uwagi na nasze naczynia, jest serio, kwarantanna, jest tragedia tutaj. Ale w każdym razie najważniejsza jest bomba dla nas. Podejrzane. Okej, dobra, to wytrzyj ją jeszcze tu ładnie ręcznikiem, aż normalnie na kamerę mi kapnęłaś, o Boże święty. Dobra, więc słuchajcie kochani, bombę mamy już gotową, jak widzicie jest napełniona cała wodą. I teraz po cichutku idziemy do pokoju taty. Ale właśnie mam rzucać, bo się nie będzie kresło. Dobra, to może pierw, Nadia, ja ci otworzę drzwi, co ty na to? I ty wtedy, jak ja otworzę drzwi, odpalisz bombę i wlecisz do pokoju taty, dobra? Mhm. No to był prank! To był prank! A, no to was pogięło. Ja cię kręcę, co to za bomba w ogóle? No ty nie wiesz, co to za bomba, już nie udawaj głupa. No trochę wiem, bo była u mnie na TikToku kiedyś. No ale bez przesady, kochani, bez przesady, kochani. Bardzo proszę, malutka. Dobra, Nadia, ale w każdym razie to nie koniec. Udało nam się pierwszy raz obrać tatę. A mam prankować cały dzień. Ja mam prankować cały dzień, dlatego co? Mój tata od razu uciekł do toalety. Proponuję, żebyśmy dolali trochę wody i poszli od razu do toalety z tą bombą. No jest już dużo wody. Jest dużo wody, to nie trzeba dolewać? Jest, zobacz, jakaś ciężka. Poka. Ło, no jest ciężka, dobra, to lecimy do toalety i już nie będę wchodził z kamerą. No, on się nigdy nie zaklucza raczej, ale sprawdź, bo to będzie fail wtedy. Jest zakluczona? Boże, na podłodze. Odpad, serio ci mówię, odpad. Co wy robicie?! Uciekaj. No, co wy robicie?! Nie wiem, czy wyjdzie, ale ta bomba mu tam wybuchła prawdopodobnie w tym toalecie. Cały mokry jestem! Co to jest? Znowu! Gdzie jesteś mokry? No przecież już mnie obudziliście rano! Jest tu polary. No, Nadia! Nie będziemy się tak bawić? Bardzo proszę, weź sobie bombę twoją. No. Koniec świata. Słuchajcie kochani, warto by było pokazać, jak ta bomba w ogóle działa. Więc Nadia przed chwilą mi zrobiła pranka i odpaliła ją tutaj po prostu centralnie przed moją kamerą, przed moją twarzą. Dałem prosto w oko! Bez kitu. Dostałem w to oko. I w każdym razie właśnie ta bomba sika takim tutaj deszczem, takim wodą. No, to nie jest aż tak mocno. No i w każdym razie dwa pranki na tacie mamy zaliczone. Jeśli można to nazwać oczywiście prankiem, ale wydaje mi się, że można nazwać prankiem. W każdym razie będziemy polować teraz na mojego tatę w kuchni, bo prawdopodobnie teraz sobie coś zrobi do jedzenia, więc możemy tam teraz z naszą bombą się udać. Chodźmy. Thank you.
No Nadia, no przecież ja sprzątam! No jak to jest znowu z wami? Nadia! Dobra Nadia, wróciliśmy do naszej bazy, czyli do twojego pokoju. A ja mam pomysł. Jaki masz pomysł? Może pójdę na zwiady. Tak, dobra, teraz możesz iść właśnie na zwiady, właśnie to chciałem ci zaproponować wręcz, że w tym momencie nie wiemy, co mój tata robi, był przed chwilą w kuchni, dlatego warto iść bez bomby w tym momencie, zostawiasz tą bombę i idziesz sama na zwiady, tak, zwykła córeczka po prostu jesteś, wiesz o co chodzi, że jesteś zwykła córeczka i idziesz się tam zapytać, co tam, nie, albo cokolwiek, nie? Albo będę się składać, żeby mnie nie widział i będzie wiedział, że się coś tam bawimy. No okej, okay, no dobra, no możesz też tak zrobić, byleby się nie domyślał, że my szykujemy kolejny atak z bombą, więc uważaj na to. A ja tu poczekam na ciebie w takim razie, żeby nie było podejrzane, że z kamerą idę. Dobra, pa! Dobra, ja w międzyczasie jeszcze zrobię prankę mojej siostrze. W takim razie. Śmigus dingus! Dobra Nadia, a tak naprawdę co robi tata w takim razie? Pije kawę i sobie tam... Wiże, tak? No. No dobra, no to w takim razie możemy zaatakować wspólnie mojego tatę tym razem. Ty mnie przed chwilą zaatakowałaś. No bo ty mnie zaatakowałaś na łóżku, więc jesteśmy 1-1. Idziemy teraz frankować tatę. No Nadia! Pastor tu przecież jest! On się boi wody! Ja mam tego dosyć! Co to za dzień? Kwarantanna z bombą! Musimy jeszcze chwilę poczekać. O, nic normalnie było. No. Cicho, cicho, Nadia. No. Okej, okej. Dobra. No pracy pełno! Biegnij, 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 idziemy pod stół, szybko. Nie biegnij na mnie. No tam, 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 tam. I stój tu, siedź tu, siedź tu, siedź tu. Już ci wysyłam maila, już ci wysyłam maila. Już ci wysyłam maila. Jezu, zaczekaj, bo nie dzwonisz do mnie! A tu bombę mam znowu! Oni znowu mnie brakują! Ty za tym stoisz? Tak. Ty za tym stoisz? Tak. Dominik. Zostaw mnie. Dominik. Zostaw mnie. Ja tu pracuję. Aaa, dostaw! Mama nam chowaj bombę za sobą, chowaj bombę za sobą, żeby tata nie widział. Mama nam powiedziała, że tata idzie do sklepu i to się wszystko sprawdziło. Jesteśmy w idealnym miejscu o idealnym czasie. Więc w tym momencie robimy taki trik, że zatrzymujemy mojego tatę. Dziadek idzie też? Dziadek. O Boże święty, dziadek nas może zdradzić w takim razie. Ale dobra, zatrzymujemy mojego tatę i prosimy go, żeby nam kupił coś do sklepu. Aha. Okej? Okay? Wiesz co robić, dobra, tylko chowaj tą bombę i wtedy wrzucimy mu tą bombę, nie? Jak się zatrzyma. O, tata, tata. 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 Myślimy coś ze strefu, bo ty jedziesz, nie? Chipsy jakieś. Chipsy i ja chcę jeszcze tą bombę. Nadia! Mija! No proszę was, to jest samochód nowy! Dominik! Co mam zrobić? Weźcie ją! Nie wezmę, tato! Nie wezmę! Dominik! Muszę zabezpieczyć! Mam pomysł. I wam już jej nie oddam, no nie. Pa, pa. No nie! Pa, pa. Nie! Nie! Gość go! Gość go! Gość go! A zaraz też pojechał, wziął sobie tą bombę. Właśnie pewnie ją zostawił mu znowu ochronę. No i jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Pa! Pa!